Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jakoś miałam się wcześniej odezwać, ale tak mnie kaszel męczył, że nie byłam w stanie w ogóle, wiecie, jakiegoś jednego zdania powiedzieć. Co powiedziałam, to momentalnie wszystko mi tutaj zatykało, także jeszcze mnie męczy, chociaż już ogólnie czuję się w porządku. Gdyby nie ten kaszel, to bym nie pomyślała, że jestem chora. Ale niestety, trochę jednak jeszcze tutaj, wiecie, zwłaszcza po nocy, jak człowiek leżał, gdzieś tam może coś spływało, gdzieś tam podrażniało i teraz człowiek wstanie, człowiek, czyli ja, i zaczyna to wszystko szarpać, także herbatka, jakieś picie, cokolwiek jest potrzebne. Niestety w nocy to też strasznie męczy, szczególnie jak właśnie się przebudzę z takim kaszlem, potem jest trudno zacząć, bo to wszystko jest takie podrażnione. Postanowiłam dzisiaj sobie nałożyć płatki na bogato, bo już bardzo długo mam te płatki z Shiseido i podejrzewam, że one już mogą tracić swoją przydatność, więc stwierdziłam, że już nie trzymajmy jej na żadne specjalne okazje, nie wiem kiedy by jakaś okazja nastąpiła, więc po prostu otwieram, to są moje ostatnie płatki, kupiłam kiedyś, nie wiem, myślę, że z ponad rok temu, z Olą na spółkę właśnie. To są bardzo duże płatki, one są fajne, ja je bardzo lubię, trzymam je właśnie w lodówce. Tak je otwieram, o, tak to wygląda i w środku, już Wam pokazuję, nawet mi wyleciało, kurczę, o, mamy płatki w takim kształcie, widzicie, o matko, o, widzicie, one są po prostu wielkie na pół twarzy, ale za to widzicie, można nimi naprawdę blisko rzęs podjechać, tylko tym, po tej stronie podjechałam trochę za blisko oka, mam wrażenie, że chyba trochę mi się do oka dostało i teraz mnie lekko podrażniło. No ale tak, dzisiaj zaczynamy dzień na bogato. Nie mam, powiem Wam, żadnych jakichś ambitnych planów na weekend. Chyba po prostu sobie poodpoczywam. Zobaczę jeszcze, jak tam to wyjdzie. Myślałam, żeby iść do kina, ale prawdopodobnie pójdę w przyszłym tygodniu. No może chyba, że na Akademię Pana Kleksa w ten weekend pójdę. To jeszcze zobaczę, bo też do kina wyszły Biedne istoty, które są bardzo mocno nagradzane. Widziałam kilka recenzji, że właśnie są świetne. Zresztą jeszcze przed recenzjami chciałam w ogóle pójść na ten film, ale moja koleżanka też by chciała na niego pójść, a akurat w ten weekend nie może mi się zgrać, więc myślę, że na Biedne istoty pójdę w przyszłym tygodniu, a może w tym tygodniu właśnie pójdę na Akademię Pana Kleksa. Bo cały czas mnie jednak ciekawi ten film. Już w pewnym momencie stwierdziłam, mówię, a dobra, nie idę na to, nie ma sensu, wszyscy mówią, że to jest beznadziejne. Ale jednak potem stwierdziłam, że po pierwsze kilka z Was mi napisało, że byłyście i że Wam się bardzo podobał, więc mówię, no to jednak nie takie beznadziejne. A potem stwierdziłam, że mówię, że przecież sama muszę sobie opinię wyrobić, więc chętnie bym jednak poszła, może tak wsparła tą naszą polską kinematografię, wiecie, póki jeszcze w ogóle grają, bo jeszcze grają. A Biedne istoty dzisiaj wchodzą do kin, więc jeszcze myślę, że spokojnie w przyszłym tygodniu znajdziemy termin, a trochę się boję, że im dłużej będę czekać z Akademią Pana Kleksa, tym właśnie później trudniej mi będzie znaleźć jakiś dogodny, właśnie dogodny seans. Odsłoniłam trochę okno, bo tak właśnie patrzę, co jest tak ciemno w tym aparacie, a ja miałam okno zasłonięte jedno, bo jak są te piękne, słoneczne dni, na które nie narzekam, zdecydowanie nie. Natomiast to słońce jest jeszcze na tyle nisko, że jak mi właśnie wpada tutaj z okien, to wpada mi prosto właśnie tam, gdzie siedzę i świeci mi w oczy, więc muszę niestety zasłaniać trochę te okna, bo inaczej nic nie widzę, wiecie, jak macie słońce prosto w oczy. Natomiast no nie narzekam, broń Boże, na to słońce, bo zdecydowanie wolę, jak jest minus 5 i jest słońce, niż jak jest 0, 1 i jest szaro. Wydaje mi się, że chyba nie tylko my. Ale też muszę się Wam pochwalić, bo jest, słuchajcie, po 8 i normalnie bym już miała laptopa odpalonego służbowego i na maile odpowiadała, a ja właśnie celowo tego nie robię. Celowo, trochę wiecie, trochę patrzę, która godzina, żeby się nie, po pierwsze nie spóźnić, ale po drugie jakoś tak, wiecie, wiedzieć. Ale na przykład 8.06 dzwonił mi telefon, stwierdziłam, mówię, nie odbieram, nie pracuję, pracuję od 9. Także jestem z siebie dumna, bo to jest naprawdę dla mnie ciężkie i wiem, że dla wielu z Was też, tak mi pisałyście pod ostatnim vlogiem właśnie, że jedna z Was mi pisały, że też jesteście w podobnej sytuacji jak ja, czyli dopiero właśnie zmieniacie to swoje podejście i że to nie jest proste, a część już z Was mi pisała, że już Wy zmieniłyście to podejście i właśnie nauczyłyście się priorytetyzować życie prywatne, swoje zdrowie ponad pracę, albo po jakichś, na przykład, nie wiem, ciężkich załamaniach, ciężkich chorobach, albo po prostu w pewnym momencie doszłyście do takich wniosków, więc bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę ten kult takiej pracy, a co ciekawe, słuchajcie,
Ostatnio widziałam na TikToku, że teraz podobno jest modne być przepracowanym. Jest modne właśnie, że to nie jest po prostu, bo jesteśmy przepracowani, bo nas zaharowali na śmierć wszyscy. Znaczy, sami siebie też żeśmy zaharowali na śmierć swoim podejściem, ale jakby takim globalnym, pokoleniowym. Ale że teraz jest modne powiedzenie, że jest się przemęczonym, że jest się przepracowanym, że ten grudzień taki ciężki i tak dalej. Ja się tak stawiam, matko jedyna. Żeby teraz modnym było, jakby tak wiecie, tak mnie to tknęło i tak się zaczęłam zastanawiać, że pytanie, czy naprawdę to jest modnym, czy po prostu kolektywnie, jakby pokoleniowo faktycznie jesteśmy już tak dojechani, że wszyscy o tym mówią, więc nie wiem, może młodsze pokolenie stwierdziło, że to jest modne i trzeba tak, wiecie, zastanawiam się, czy to faktycznie jest modne, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że tak jest, że po prostu jesteśmy przepracowani i zajechani. To nie jest nasze widzimisię i nie chcemy być modni, tylko że faktycznie tak jest, że no, nie wiem, trochę tak, wiecie, jak to zobaczyłam, jak to usłyszałam, tak się zastanawiałam, modne? Co jest w tym modnego? To jest straszne, co jest w tym, modne? Powiem wam, że naprawdę tak aż się cofnęłam, aż mówię, nie wiem, dla mnie w ogóle niepojęte jest to, dlaczego, co jest fajnego w tym, co, żeby to było modne, dlaczego ktoś chce, żeby to było modne? Nie rozumiem tego. Słuchajcie, zrobiłam zamówienie na stronie Hebe z dostawą w ciągu 2 godzin. No i przyszła do mnie przesyłka, tylko tak wiecie co, patrzę, że wiecie, wszystko jest wrzucone po prostu w torbę i zgrzane. I teraz zaczęłam się tak obawiać, że pani może wzięła, wiecie, z półki to wszystko i ciekawe, czy to są produkty nieużywane, nieotwierane, nieupaćkane. I zależało mi trochę na tym, że właśnie skoro była opcja dostawy w 2 godziny, no to wtedy bym w ten weekend nagrała test, bo mam tutaj nowości z tej kolekcji Belle Peach i coś tam. Ale teraz jak to przyszło, to zaczęłam się zastanawiać, czy to aby na pewno był dobry pomysł. No ale nic, to słuchajcie, otwieramy na zgrzewie i zobaczymy, przy was tu otwieram, żeby nie było, że coś kombinowałam, w razie czego będę miała dowód, jakby coś się okazało. Wysypuję wszystkie rzeczy. Mam rachunek. Czy ja wszystko wyrzuciłam? Jest. Po pierwsze, kupiłam tusz L'Oreal, nie L'Oreal, tylko Maybelline Sky High, ten w kolorze burgundowym. I co? Otwieramy, zobaczymy, czy jest nieużyty. O, chyba nieużyty, patrząc po tym, jak się otwiera. Tak, widać już, nie wiem, czy będziecie wy w stanie to dostrzec, ale widać już, że był nieużywany, także to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że ja wziąłam go w kolorze. Możemy otworzyć, tak będę tego chciała użyć. Nie, ja wzięłam w takim różowym kolorze. Wydawało mi się, że to miał być burgundowy kolor, ale może mi się coś pomyliło. No nic. Pink Air. Czyli chyba wzięłam po prostu nie ten. Szczerze mówiąc, ten tusz dorzuciłam tak na szybko, na koniec. Po prostu weszłam w nowości, bo byłam ciekawa, co jest. I wydawało mi się, że po prostu ostatnio właśnie wyszły 2 tusze, burgundowy, taki wiecie, ciemniejszy, nie jak wino, i niebieski. Więc zobaczyłam, jest niebieski, jest ten, no to wzięłam ten. Nie wiem, no ale okej. No i wzięłam właśnie te nowości z Belle Hypoallergenic Allergenic Peachy Touch. Więc mamy tak, mamy My Skin Feels Peachy BB Cream w kolorze 01. Czy tu jest kolor napisane, bo tu jest niby to, ale czy żeby, wiecie... W końcu jesteśmy tylko ludźmi i możemy się pomylić i mogli mi zapakować, jest kolor numer 1, mogli mi zapakować na przykład nie ten kolor. Spoko, nieużywane. Dalej miałam korektor, Cover It or Not, kolor 01, nieużywane. Dobrze jest, bronzer jest tutaj, I Feel Sunkissed Liquid Bronze w kolorze 01, wzięłam trochę ten kolor, tak wiecie, po filmie Ady Grodkowskiej, bo ona testowała tą nieużywane, dobra, czyli jest ok, ale wiecie, już mi się tak trochę ciepło zrobiło, to jest Liquid Blush, I'm Cuter Than Cute, what? I'm Cuter Than Cute? Ok, kolor też 01, taki różowawy, też nieużywane. Jest ok, no i na koniec maseczka I Just Love My Lips Kiss Kiss. Maseczkę możemy sobie w sumie teraz użyć, maseczka również nieużywana, ale maseczkę sobie teraz użyję. O, jaka ona jest różowa, zgarnę ją po prostu trochę paluchem i o, bardzo gęsta, mega gęsta, ale może się nie będzie tak
szybko zmywać. Okej. Taki kolorek całkiem. No i na koniec to też raczej nie używane, bo to jest zafoliowane, czyli żel do brwi. Ja dzisiaj akurat jestem bez makijażu, bo sobie pracuję. Udało się i mamy I'm Blessed to Impress Brow Gel. Widziałam już, że ta szczoteczka jest taka bardzo oldschoolowa, wielka, wielgachna. Natomiast wiecie, przy moich brwiach Breżniewa każdy żel można sprawdzić. Także takie oto nowości i tak mi się wydaje, że może te nowości sobie wypróbujemy właśnie na kanale. Co prawda miałam próbować te paletki do konturowania, ale one chyba już odchodzą w zapomnienie, już nikt w ogóle tego nie chce, więc myślę, że one na pewno się u mnie na kanale pojawią, ale pewnie jakoś może w jakimś innym filmie. Natomiast to jest taka, wiecie, gorąca nowość i jak pokazałam w ogóle na Instagramie, że zrobiłam zakupy, to tyle z Was mi napisało, że bardzo chętnie w ogóle zobaczycie ten test u mnie, że no już tym bardziej właśnie chcę nagrać ten test w weekend, więc go wypróbujemy. Może mi się... Wszystko leci z rąk. Może mi się uda nagrać trochę, może jakąś przebitkę z tego podkładu, wiecie, jeszcze zanim się film pojawi, no bo jak mam dwa filmy w tygodniu, no to powinnam jeszcze na przykład zdążyć parę razy go użyć, także żeby trochę było więcej niż takie jedno wrażenie. Także zobaczymy, ja się w ogóle cieszę, że to wszystko szybko doszło. I w zasadzie powiem Wam, że praktycznie w 2 godziny od złożenia zamówienia, tak mi się wydaje. Jakbym tak spojrzała właśnie na to, Twoje zamówienie przyjęte 9.30, jest 11.53, no dobra, nieco ponad 2 godziny, ale no już nie czepiajmy się 20 minut, natomiast tak czy siak, ja się spodziewam, że to zamówienie przyjdzie dzisiaj do mnie o 22, bo nieraz tak było, że coś zamawiałam z Hebe niby w ciągu 2 godzin, nawet do 2 godzin od otwarcia drogerii, a tak de facto przychodziło właśnie koło 22 jakoś tam tym takim kurierem, speed kurier czy coś takiego, a to się okazało, że faktycznie, także bardzo mnie to cieszy. Będziemy robić test, także jeżeli jesteście ciekawe tych kosmetyków, to koniecznie zajrzyjcie na kanał, zobaczę, może jeszcze coś dorzucę do tego, jeszcze zobaczymy, czy właśnie, nie, no po prostu jeszcze pomyślę, czy dorzucić jeszcze jakieś inne rzeczy, które mam na przykład pomadkę z Anastazji, no mam żel do brwi z Anastazji, ale możemy w sumie porównać ten żel z tamtym, a nie wiem, czy jest sens. Tak, jeszcze pomyślimy, także na pewno będę to w ten weekend nagrywać. Jakoś tak się, nie wiem, skupiłam na śniadaniu i w ogóle na budzeniu, że zapomniałam się do Was odezwać dzisiaj rano. Ale spontanicznie postanowiłam pojechać do kina właśnie na Akademię Pana Kleksa. Mówiłam, że... Zresztą mówiłam, no to jest wszystko w jednym vlogu, tylko wiecie, jak ja to nagrywam na przykład dzień później, to ja pamiętam to jakoś, wiecie, dawno temu. Wybaczcie, bo tu odgłosy różne słychać od sąsiadów. Także postanowiłam właśnie, że jadę na tą Akademię Pana Kleksa. Trzeba sprawdzić, czy ten film będzie fajny, wiecie jaki, wyrobić sobie własną opinię. Zwłaszcza, że przecież mam ten Unlimited i chyba wiecie co, że ten program poleceń w Unlimited ciągle działa. Także jest tak, że jeżeli skorzystacie właśnie z mojego czy linku, czy do kodu, nie pamiętam już co to tam było, ale w opisie będzie, to wtedy po 3 miesiącach dostajecie chyba... Kurczę, widzicie, trzeba by było to sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie jak to tam było, ale to było jakoś tak, że musicie być przynajmniej 3 miesiące i chyba albo 4 dostajecie gratis, albo jak jesteście przynajmniej 3 miesiące, to wtedy ja dostaję gratis. Trzeba by było poczytać, bo ja do tego programu, wiecie, przystąpiłam, to było chyba z 1,5 roku temu już, tak mi się wydaje, że to nie było w zeszłym roku, ale ten korektor tart jest rozjaśniający, ja go mam w kolorze 8B Porcelain Beige, strasznie jest. Tak, dobrze mówię, czy 12? 12B, Fair Beige, ale też jest bardzo, bardzo rozjaśniający. Także trzeba by było sprawdzić właśnie, jak ten program tam jeszcze działa. I nawet kilka osób z Was do tego programu przystąpiło, więc nawet miałam kilka miesięcy gratis. Tylko właśnie nie pamiętam, jak to jest, czy to jest, że po 3 miesiącach, czy po 12. Na pewno ja dopiero jako 13. miesiąc dostaję to w gratisie. A Wy właśnie nie pamiętam, czy po 3, trzeba by było sprawdzić regulamin, ale jak wejdziecie w linka na dole, to tam wtedy wszystko będzie wyszczególnione. Może wejdę sobie też przy okazji do Sephory, bo wyszedł nowy korektor z Fenty, więc może bym kupiła, żeby popróbować jakieś nowe korektory, bo przecież nic nie mogłam Wam polecić, żadnego ulubieńca, więc może by się nawet w tym roku udało coś znaleźć. Tylko musiałabym sobie dobrać kolor, a w Arkadii na pewno będą kolory, bo wiadomo, w Arkadii ta Sephora jest największa, więc tam jest sporo tych nowości i wydaje mi się, że korektor nowy też. Kupiłam korektor Fenty, wybrałam kolorek 120N, taki najbardziej neutralny, ale słuchajcie, powąchałam nowość Sol de Janeiro, to jest ten fioletowy, ich najnowszy zapach.
Delicia Drench Body Butter. On jest tutaj, występuje w dużej i małej pojemności. No i powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie pachnie. Nie umiem Wam opisać tego zapachu, ale już widać po konsystencji, że ono jest o wiele bardziej zbite, bardziej tłuste, bardziej gęste, takie bardziej treściwe od klasycznego Sol de Janeiro. I trochę się zastanawiam, czy kupić sobie miniaturę. Fajnie pachnie. Ależ się hardkorowa pogoda na zewnątrz zrobiła. Pada wręcz w poprzek. Wieje tak, że się nie da iść. Ale nic to. Korektor kupiony. Z balsamu na razie zrezygnowałam. Pięknie pachnie, ale na razie mam tam ten duży Sol de Janeiro, więc na razie go zużyję. Ten sobie kupię najwyżej kiedy indziej. A teraz głęboki oddech i idę do tramwaju. Dotarłam do domu, ale co to się dzieje w ogóle? Jaka masakra! Jak w ten poniedziałek taki ostatni, w ten pierwszy dzień świąt, Boże, ferii, kiedy właśnie był taki Armagedon na drogach, to samo teraz. Tak patrzę na zewnątrz, już jest w sumie ciemno. Ale no tak, ledwo doszłam. Człowiek bałwan po prostu, więc teraz siedzę w bluzie, zaraz się chyba w ogóle położę pod kocyk. Natomiast słuchajcie, wrażenia, bardzo się cieszę, że poszłam na Akademię Pana Kleksa, bo podobał mi się ten film. Z jednej strony te pierwsze 20 minut miałam trochę takiego, wiecie, wewnętrznego cringe'a, tak trochę miałam wrażenie, że to jest tu impost się jeszcze w ogóle, wiecie, spozycjonował, że w Nowym Jorku ma swoje paczkomaty. Ten Nowy Jork w ogóle nie wyglądał jak Nowy Jork i to takie było dziwne. I tak mi się wydawało, że to w ogóle takie dziwne. Bardzo mi się nie podobała postać księcia ptaka Mateusza. Nie wiem, to moim zdaniem tu coś nie zagrało. To było po prostu straszne. Ten ptak był straszny, te jego dowcipy, teksty były beznadziejne. Powracający tekst o kupie, nie, po prostu nie, ale z drugiej strony nie wiem, może 15-latków to śmieszy. Natomiast dla mnie postać właśnie, ta jedna postać była kompletnie chybiona, kompletnie nietrafiona. Natomiast sam film i samo właśnie przedstawienie Akademii Pana Kleksa uważam, że było całkiem udane. Uważam, że teraz dla młodzieży to naprawdę było bardzo, bardzo fajne. My oczywiście patrzymy na to trochę inaczej. Mamy ten swój pryzmat Piotra Franceskiego i tej Akademii Pana Kleksa, wiecie, nakręconej w latach tam, nie wiem, 80-tych, 90-tych, nawet nie pamiętam, kiedy ta pierwsza była. I może trochę inaczej do tej Akademii podchodzimy, ale tutaj to nawet wyglądało całkiem fajnie, powiem Wam. Wizualnie jestem pod wrażeniem. Naprawdę wizualnie powiedziałabym, że efekty są na wysokim poziomie. Nawet rzekłabym, że lepsze od Marvela, więc powiem Wam, że jeżeli się zastanawialiście, jeżeli nie byliście pewni, czy iść w ogóle na Akademię Pana Kleksa, to moim zdaniem warto mimo wszystko pójść, dlatego że naprawdę to fajnie wygląda, fajnie jest zrobione, dużo jest dzieciaków i właśnie bardzo różnych, wiadomo, dzieciaki no trochę różnie grają, to nie będzie aktorstwo, wiecie, na wysokim poziomie, ale ta Tosia, która grała główną rolę, czyli Ady Niezgódki, moim zdaniem całkiem nieźle sobie poradziła z tymi scenami, z różnymi rzeczami. Wiadomo, że nie wszystkie sceny były jakieś takie, nie wiem, dobrze nakręcone i było trochę takich scen. No i jest tam taka jedna scena, nie chcę Wam za bardzo spoilować, bo powiem Wam, że mnie ona zszokowała i ja chociaż widziałam w ogóle recenzję u Michała w Ponarzekajmy o filmach, więc on tam też wspomniał o tej scenie, to jak doszło do tej sceny, to ja dopiero sobie skojarzyłam, faktycznie, że on o tym mówił i ja w ogóle nie pamiętałam, idąc na film, że w ogóle tam jest taka właśnie bardzo przejmująca scena, taka bardzo poruszająca scena. I chociaż mnie ona trochę poruszyła, nie tam, żeby do łez, to wydaje mi się, że dzieciaki może bardziej poruszyć. I tak powiem Wam, że byłam w szoku, bo to takie było momentami bardzo ciemne, takie bardzo, bardzo mroczne wręcz. I tak się zaczęłam zastanawiać. Było kilka takich scen z kolei trochę z takim podtekstem seksualnym. I też się tak zaczęłam zastanawiać, 15, no ale no dobra, no 15-latki może tak, ale było takich kilka scen takich właśnie, gdzie oni sobie tak patrzą głęboko w oczy i tak jest... Nie wiadomo za bardzo co, więc nie było to obleśne w żaden sposób, ale też tak wiecie, tak, kurde, przecież to jest bajka dla dzieci, a to takie, nie wiem, albo może ja sobie dopowiadam, bo jestem dorosła i może ja się w tym dopatrzyłam, a może dzieci się w tym nie dopatrzą, ale to było takie, powiem Wam, że trochę takie, no takie, wiecie, tak nie do końca, nie wiem, tak trochę mi się wydaje, że tak... Ale z drugiej strony, wiecie, no co ja wiem o 15-latkach, tak? Nie mam 15-latka, nie znam 15-latka, więc ciężko mi się tutaj do tego odnieść.
Film, tak jak powiedziałam, wizualnie bardzo ładnie zrobione. Scenografie, kostiumy, naprawdę uważam, że to było bardzo fajnie zrobione. Danuta Stenka jako królowa wilków, nie, oni to się jakoś inaczej, inaczej nazywało, to wilkołazy, wilko... Nie pamiętam, wyleciało mi to teraz z głowy. Oczywiście sobie przypomnę, bo bardzo często jak ja na przykład oglądam Michała i on też mówi, że coś mu wyleciało z głowy i nie może sobie przypomnieć, a ja tam krzyczę, wiecie, w ten ekran, no przecież to się tak nazywało. Więc pewnie wykrzyczycie teraz w ekran, żeby mi powiedzieć, jak się nazywały właśnie te wilki. Danuta Stenka jako właśnie królowa, czy też czarownica, czy też babcia, czy wiedźma, czy jak to tam. Naprawdę fajnie, fajnie się sprawdziła. Uważam, że była świetna, właśnie była na tyle taka złowieszcza, ale nie przerysowana, nie była taka karykaturalna, wiecie, zła postać, z której się po prostu trochę śmiejemy, jest trochę cringe, tylko moim zdaniem była naprawdę fajnie, fajnie zrobiona. Także uważam, że jak na film dla dzieci, bo wydaje mi się, że musimy o tym pamiętać, że to jest film w zasadzie dla 15-latków, dla młodzieży. My na niego poszliśmy dlatego, że, znaczy podejrzewam tak w moim wieku, dlatego, że właśnie to jest nostalgia Akademia Pana Kleksa. Więc chcieliśmy poczuć się nostalgicznie. Było kilka właśnie piosenek z, że tak powiem, wiecie, z, nie, że tak powiem, nie wiem, czemu ja to mówię, ale bardzo często to wtrącam. Było kilka piosenek z pierwotnej Akademii Pana Kleksa i to było bardzo fajne. I jak były te piosenki, to ja sobie tam, wiecie, przytupywałam i tam śpiewałam. Trochę za mało moim zdaniem, mogłoby być ich więcej, byłoby fajniej, ale rozumiem. Więc uważam, że to było naprawdę fajne i powiem wam, ponieważ to się zakończyło tak, że ma być druga część i to ewidentnie, bo to już jakby było powiedziane, że będzie Kleks i nie pamiętam, czy to była tajemnica Golarza Filipa, coś takiego, więc no już jest zapowiedziane, zresztą no Akademii Pana Kleksa, wiecie, za naszej młodości też było kilka. Więc może będą odtwarzać faktycznie wszystkie. Podejrzewam, że też pewnie dużo będzie zależało od tego, jaki będzie odbiór tej części. Akcja promocyjna, jak na polski film, uważam, że była całkiem spora. Nie wiem, w ogóle przy polskich filmach jest bardzo dużo trailerów innych polskich filmów, o których się w ogóle potem nie słyszy. Więc tutaj, jeśli chodzi o Akademię Pana Kleksa, no to jednak się dosyć dużo słyszało. Jest ta nowa piosenka Witajcie w naszej bajce, gdzie też śpiewają, wiecie, gwiazdy. Więc widać, że tutaj machina promocyjna tego naprawdę była bardzo potężna. I podejrzewam, że właśnie no, dzięki temu właśnie będzie ta druga i kto wie, może nawet i trzecia część, także zobaczymy. Ja na pewno na drugą część pójdę, dlatego że jestem bardzo zadowolona z tej pierwszej części. Trochę się nudziłam i trochę miałam problemy, żeby w ogóle znaleźć sobie miejsce i źle mi się siedziało i miałam jakieś takie, wiecie, nie wiem, nie mogłam się ułożyć, że tak powiem, oglądając ten film. I były momenty, że on mnie trochę nudził, no bo to jest jednak film dla dzieci, więc są takie sceny, gdzie sobie tak myślę, że trochę to jest bez sensu, no ale wiecie, ja jestem 40-paroletnią kobietą i to zupełnie inaczej, wiecie, odbieram taki film niż właśnie młodzież, która na ten film pójdzie, także wydaje mi się, że dla nich to mogło być naprawdę fajnie i cały czas jestem, naprawdę cały czas jestem pod wrażeniem efektów wizualnych tego filmu. Uważam, że po prostu były, jak na polską kinematografię, uważam, że były rewelacyjne. Także chociażby dla samego tego faktu warto pójść, właśnie zobaczyć, jak to było zrobione. Uważam, że naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Także ja osobiście, krótka taka bardzo recenzja, gorąco polecam. Uważam, że było fajne. Cieszę się, że jednak na to poszłam. Widzicie, to jednak nie jest tak, że się, nie wiem, obejrzy recenzję i dużo osób narzeka i gniot i nieś. Jednak warto pójść samemu, bo oczywiście są osoby, którym się ten film nie podobał i nie będzie się podobał i na pewno on ma dużo błędów i dużo niedociągnięć, ale mimo wszystko ja się na nim dobrze bawiłam, ja jakoś tam sobie spędziłam właśnie ten czas, cieszę się, że go poszłam, zobaczyłam, wyrobiłam sobie o nim swoje zdanie. Nie jest to może, wiecie, kino najwyższych lotów, tak, bo to jest kino raczej bardziej młodzieżowe, więc nie oczekujmy tutaj nie wiadomo czego, ale uważam, że było bardzo przyzwoite. Jak na nasze standardy uważam, że było naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Także jeżeli się zastanawiacie, nie wiecie czy iść, czy nie iść i czy w ogóle warto zabrać na przykład swoje dzieciaki, moim zdaniem warto. Moim zdaniem właśnie myślę, że się mogą dobrze bawić. Jeżeli byłyście, to dajcie znać, bo pod poprzednim vlogiem właśnie jak mówiłam o tym, że chcę iść na Akademię Pana Kleksa, to kilka z was mi pisało i mówiłyście, że byłyście bardzo zadowolone. I to też mnie trochę przekonało, że jednak, wiecie, no film zbiera trochę skrajne opinie. Jednym się nie podoba bardzo, innym się bardzo podoba, więc wiedziałam, że właśnie dlatego chyba jednak pójdę wyrobić sobie własną opinię i zupełnie nie żałuję.
Wiecie, ja też mam unlimited, tak, o którym wspominałam wcześniej, że tam, wiecie, że płacę, nie wiem, 50 zł miesięcznie i mogę chodzić na dowolną ilość filmów, więc to też nie jest tak, że ja wydam 30 zł na bilet teraz i żałuję czy coś, tylko mam po prostu unlimited, więc jak nie na ten film, to na jakiś inny film. W przyszłym tygodniu pewnie pójdę właśnie na Biedne Istoty, bo bardzo chcę pójść na ten film, więc pójdę pewnie z koleżanką, ale tu cieszę się, że byłam właśnie na Akademii Pana Kleksa i uważam, że warto i osobiście... Powtórzę to już 16 raz, ale to już na koniec. Jeżeli się zastanawiacie, to uważam, że trzeba po prostu pójść samemu i się... Szykuję się właśnie do nagrywania tych nowości z Bell, które kupiłam i już z rozpędu w ogóle chciałam nałożyć tą maseczkę na usta, bo wiecie, sucho mi, nic nie mam na ustach, ale to jest część filmu, więc się powstrzymałam. Teraz właśnie przyniosłam swoją wieżę pełną tych, jak one się nazywają, kolczyków różnych, żeby się zastanowić, co by tutaj założyć. Z tyłu na oparciu mam bluzkę, żeby zmienić. No i tak właśnie kombinuję, jeszcze nie wiem, może te motylki bym założyła, takie wiecie, nawet nie wiem skąd ja je mam, szczerze mówiąc. Ja mam w ogóle bardzo dużo kolczyków, które zupełnie nie wiem skąd mam, bo wiecie, gdzieś tam, nie wiem, albo kupiłam na jakimś AliExpress, albo na Yestal, albo coś takiego. I już wiecie, kupione x lat temu i nawet nie mam za bardzo jak wam dać linka. W ogóle to jest mnóstwo takich właśnie dziwolągów, jakichś takich bardziej kolorowych, zielonych, niebieskich, bardziej takich metalowych, wiszących. To ostatnio wam się podobało, bo w podsumowaniach miałam, albo tu na dole mam takie bardzo ciężkie, takie po prostu mega, mega masywne, których praktycznie nigdy nie noszę, bo jednak od nich bolą mnie uszy. Na przykład tego typu też są fajne, bardzo mi się podobają, ale miałam jeszcze jedne, o właśnie. Tego typu. Tylko wiecie, nie bardzo mam jakby do których filmów je zakładać i jakoś tak zawsze mi się wydają too much, że to są takie zbyt intensywne, więc z reguły zakładam po prostu coś mniejszego, coś drobniejszego. O, na przykład widzicie, takie zielone czy coś, one są leciutkie. Tylko te pewnie nie będą pasowały, bo dzisiaj pewnie wyjdzie taki delikatny makijaż, bo te produkty z Bell są takie... no, czy to są po prostu produkty do twarzy, więc tutaj za dużo jakoś nie będzie jakiegoś intensywnego makijażu. Tu mi wychodzą... Widzicie, takie drobiazgi, a że ja nie używam lakieru, jak robię sobie taki koczek, zresztą w ogóle nie używam żadnych produktów do włosów, bo jak wiecie, ja nie lubię, no to właśnie takie, o, takie potem rzeczy mi tutaj wychodzą, albo tu, bo jest niby mam spinkę podpiętą tutaj, ale jednak ta spinka trochę za luźno trzyma i jest trochę taka beznadziejna, no ale nic, to jakoś to wygląda, muszę trochę inaczej w ogóle aparat ustawić, trochę wyżej i trochę tak, wiecie, inaczej, o, ale to wszystko sobie i tak jeszcze poustawiam, jeszcze światła włączyć. Mam ostatnio, powiem wam, takiego pecha, cały czas gdzieś zacinam sobie ręce. Wczoraj wkładałam spodnie i po prostu, wiecie, przy spodniach są takie małe, takie nity, nie, takie te, i złapałam źle i po prostu przejechałam ręką po tym nicie. Tu mam rozwaloną rękę, tu mam rozwaloną, tu pod paznokciem mam rozwaloną, po prostu cały czas tu przy paznokciu mam rozcięte. Cały czas, gdzieś co chwila, mam dwa te paznokcie złamane, w ogóle powinnam wszystkie obciąć, ale jakoś no nie lubię mieć aż takich krótkich, że wiecie, aż opuszki czuję, więc staram się jakoś tak, nie wiem, może żeby troszkę odrosły. Mam jakieś, nie wiem czy z czego to wynika, czy z jakiejś nieuwagi, zmęczenia, czy po prostu jakoś tak jest, że ostatnio o wszystko zahaczam, o wszystko coś ten i cały czas gdzieś mam, tu mam rankę też, po prostu... Gdzieś co chwila coś się takiego dzieje, także nie, może w ogóle nie powinnam kolczyków dotykać, bo też zaraz sobie zrobię krzywdę, gdzieś wbiję ten kolczyk nie tam, gdzie powinnam. Teraz jest chyba jakoś niedobrze i za wysoko, może jednak to troszkę, o, i teraz jest dobry kadr. Także siadam właśnie, będę nagrywać te nowości. Zobaczymy właśnie, co z tego wyjdzie. Widziałam, że Beauty Boy wrzucił, Władek wrzucił film i zastanawiam się, czy go obejrzeć przed, czy nie, bo jedynie widziałam u Ady, chyba u Ady widziałam jedynie film, ale właśnie nigdzie indziej pozostałych filmów jeszcze nie oglądałam, nawet nie wiem, czy były, może dopiero będą. Także zastanawiam się, czy może u Władka jeszcze obejrzeć przed nagraniem, może tam będą jakieś wskazówki, a z drugiej strony czasami lepiej weź tak na ślepo. A z trzeciej strony jednak często myślę o tym, że kurczę, jednak dobrze troszkę się rozeznać w produkcie, bo wtedy ma się trochę więcej, nie wiem, wiecie, czasami jak wchodzimy na ślepo, popełniamy jakieś głupie błędy, jakieś coś gdzieś nam umknie i czasami jednak lepiej obejrzeć jeden, dwa filmy, żeby właśnie zobaczyć albo usłyszeć jakieś ciekawe rzeczy, żeby na przykład czegoś nie robić albo coś zrobić, nie wiecie.
Więc niekoniecznie, żeby się nastawiać na jakąś opinię o produkcie, bo wiadomo, u mnie te produkty mogą wyjść zupełnie inaczej, ale żeby jednak coś złapać, że może właśnie ustrzec się przed czymś. No nie wiem, tak się zastanawiam właśnie, czy obejrzeć, czy nie. W każdym razie, jeżeli Was właśnie interesują te produkty z tej kolekcji, a sporo z Was mi napisało już na Instagramie, że tak, no to będzie mi miło, wpadnijcie w tym tygodniu na kanał. Myślę, że może nie będziemy czekać do piątku, tylko już w środę bym opublikowała, albo w czwartek. Także jeżeli Was, wiecie, ciekawią te produkty, to na pewno w tym tygodniu będzie film na moim kanale właśnie z testem tego wszystkiego. Także przebieram się, może kolczyki założę później, a może nie założę wcale, a może jakieś krótkie, nie wiem, czy coś musi tutaj wisieć. Wiecie, jak się ma włosy do góry, to wiszące kolczyki jednak trochę tutaj pomagają. Także jeszcze się zastanowię, które. No i światła, lampy, kamera, action i nagrywam. No, skończyłam nagrywać, słuchajcie, tak to wygląda, więc... Wygląda na razie całkiem obiecująco. Taki mały teaser macie tego właśnie, jak ta kolekcja wygląda na twarzy. Inna sprawa, jak to się wszystko utrzyma, co tutaj będzie. Na świeżo bardzo dużo rzeczy wygląda ładnie, a potem się okazuje, że po 3 godzinach jest po prostu jeden wielki ząg. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale to już będzie właśnie w tym filmie, już potem się Wam pewnie nie będę pokazywać. Więc jeżeli jesteście ciekawe właśnie, jak to się utrzyma, bo tak jak mówię, ładnie wygląda, no to wtedy wbijajcie właśnie w środę albo w czwartek, zobaczę właśnie, bo chciałabym, wiecie, chciałabym ten krem BB wypróbować parę razy, tak, no bo dzisiaj jest jeden dzień, ale może jutro na przykład by mi się udało go nałożyć z innym na przykład pudrem i żeby po prostu zobaczyć, jak on się utrzymuje, bo jak wiecie, ja lubię coś użyć więcej niż raz, zanim wydam jakąś opinię, tak, bo jednorazowo różnie bywa, mamy... Zresztą co ja Wam będę mówić? Wy dokładnie o tym wiecie, tak? Że mamy gorszy dzień, lepszy dzień, nie wiem, coś akurat nie wyjdzie, coś z tym pudrem nie wyjdzie, więc dlatego ja wolę jednak przynajmniej właśnie chociażby ten krem BB, użyć go może z raz czy dwa razy, zanim właśnie wydam opinię, czy warto, czy nie warto, ale tak. Tak to wygląda, idę zrobić sobie kawkę, trochę odpocząć, bo wiecie, jak się siedzi tutaj na tym zydlu, krześle, które od 2 lat, powtarzam, że jest niewygodne, ale nie kupiłam sobie żadnego innego, bo po co, to idę teraz troszeczkę właśnie, po pierwsze zmienić bluzkę, żeby gdzieś jej tam nie utytłać na tą moją domową, zrobić sobie kawkę, trochę odpocząć i zrzucić materiał, żeby też zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko się dobrze nagrało, czy nie ma jakichś ząków, może zacząć to trochę montować, wtedy wiecie, w tygodniu zawsze mogę trochę poodpoczywać po pracy i nie muszę montować filmu, wiecie, kiedyś Wam opowiadałam, jak ten mój schemat wyglądał, kiedy były 3 filmy tygodniowo, jak to wyglądało, że właśnie w zasadzie po pracy codziennie jeszcze po 17 coś robiłam, a przez to, że właśnie zeszłam do tych 2 filmów tygodniowo, to po pierwsze mam trochę więcej czasu w weekend, mam trochę więcej czasu na odpoczynek, co się naprawdę bardzo przydaje i już dosłownie po tych 2 weekendach już jestem w stanie odczuć, jaki, wiecie, mam oddech na coś, mam, nie mam w głowie ciągłego kotłowania się myśli, czy zdążę, czy nie zdążę, no i też przez to, że właśnie nie mam 3 filmów do zmontowania, do zedytowania, do zrobienia miniatur, opisów, jakichś takich innych dodatkowych rzeczy, to też mam więcej czasu, także no, to była dobra decyzja, to była trudna decyzja, ale to była dobra decyzja. Widzę już dosłownie po takim krótkim czasie, że to był dobry krok. Także teraz właśnie mam ten czas, żeby odpocząć, żeby zrobić sobie kawę, żeby po prostu, wiecie, wychillować. Postanowiłam zamówić sobie pizzę na obiad i to taką dużą, ale spoko, będzie na obiad i na kolację. O matko, nie mogę otworzyć. A, bo ona jest tu zaklejona. Pierwszy raz się z tym spotkałam, żeby pizza była zaklejona. Ciekawe, czyżby były przypadki podjadania pizzy przez dostawców, czy o co chodzi? O, ale poza pizzą zamówiłam, bo to jest taki tak zwany box i wtedy mamy 2 dodatki i zamówiłam zamówiłam kurczaka barbecue, bo postanowiłam, że sobie go po prostu zdejmę tutaj z tej kości, bo to są skrzydełka barbecue. I będę miała na jutro po prostu kurczaka, jeszcze wymyślę sobie co do niego, może jakąś sałatkę, może ziemniaczki, coś takiego, a pizza będzie na teraz, także taki miałam pomysł i dzięki temu mam po prostu obiad na 2 dni i wtedy jutro już się nie będę musiała też męczyć, także pizza póki ciepła, tylko że widzę, że trochę słabo po no jak widać, słabo pocięta, muszę niestety wziąć nóż. Ale ogólnie Pizza Hut bardzo lubię. U mnie ona zawsze dojeżdża gorąca, bo mam blisko tą pizzerię.
Także oni są dosyć szybko, nawet jak mówią, że 40 minut, to z reguły są w ogóle w 20. Pizza zjedzona i dla wszystkich, którzy mogą się w tej chwili przerazić, to ja wiecie, wyjadam tylko środek na cienkim cieście, do tego tak naprawdę tam dużo nie było. Ale tu mam całe opakowanie w tym momencie kurczaka barbecue, którego właśnie zdjęłam, obdarłam ze skóry i z kości. Także to będę miała po prostu na jutro, więc za jednym zamachem miałam obiad na dzisiaj i obiad na jutro. Teraz sobie nałożę płatki, bo rano nie nakładałam, bo wiedząc, że będę nagrywać, no to nie chciałam, bo wiecie, że czasami z płatkami bywa tak, że pozostawiają nam na skórze to, wiecie, taką, no, ten residue, tak, tę pozostałości, tą warstwę i czasami to wpływa jednak na to, że na przykład, nie wiem, czy korektor, czy podkład nie chcą się dobrze trzymać albo że zostaje jakiś tam ślad, więc wolałam po prostu rano płatków nie nakładać, ale teraz wieczorkiem z ogromną przyjemnością sobie je nałożę i też z ogromną przyjemnością napiję się wina, bo mam po prostu ochotę. I jakby się ktoś pytał, pamiętacie takie liszki, które kupiłam w Pepco, to część z Was mi pisała, że potem z nich farba odpada, że nie wolno ich myć w zmywarce i tak dalej. No i ja myję je w zmywarce cały czas i jak na razie farba z nich nie odpadła. Fakt faktem, że ja mam je takie, wiecie, bardzo jasne. Może gdybym miała te ciemne, może byłoby inaczej. Spadają mi trochę te płatki, bo dużo tej esencji tam jest. Może gdybym miała je, wiecie, w tym ciemnym szkle, gdyby to było to ciemne szkło, może jakby odprysło byłoby bardziej widać. Ale nie widzę, żeby tu gdzieś coś odprysło, więc wydaje mi się, że chyba nie, że chyba jednak z tych... a przynajmniej na razie nie odpryskuję. Nie wiem, kiedy ja je kupiłam. Wydaje mi się, że na wiosnę może je kupiłam? Może latem? Na pewno było ciepło, więc wydaje mi się, że to mogło być wiosna, lato. Więc załóżmy, że mam je jakieś pół roku i no myję je regularnie w zmywarce, tak? Myślę, że te kieliszki jakoś są w zmywarce kilka razy w miesiącu, no bo ja nie tylko wino z nich piję. Czasami sobie robiłam kawę mrożoną w nich, czasami piję sok pomarańczowy, wodę, cokolwiek. Więc ja po prostu używam ich normalnie do picia. To nie są okazjonalne kieliszki u mnie. Także wydaje mi się, że całkiem spoko się sprawdzają, nic nie odpryskuje, jak na razie żyją, także... Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Jakbyście zobaczyły w Pepco, że one się znowu pojawiły, to dajcie mi znać. Może bym sobie dokupiła kolejną czwórkę na przykład. Wiecie, jak się przyniosłam tutaj do tej szerszej szafki, no to wtedy mam więcej miejsca właśnie i na przykład na jakiś kolejny zestaw tych kieliszków. Myślę, że czemu nie. Chociaż sama nie wiem, powiem wam, widzicie, ja cały czas mówię i w poprzednim vlogu mówiłam, że mam ochotę na jakieś szklanki. Do tej pory nie kupiłam szklanek, bo jakoś nie mogę się na nic zdecydować, jakoś nic mnie tak, wiecie, nie chwyta za serce, że mówię tak, tą chcę, już potrzebuję. To samo z pojemnikami, do tej pory nie kupiłam pojemników. Mam w kilku sklepach, w koszykach te pojemniki, w Ikei mam, na Allegro mam, w BRW mam i ciągle nie mogę się zdecydować i ciągle nie wiem... Ile których pojemników na przykład mi potrzeba, bo nie chcę kupować, nie wiem, trzech i potem się okaże, że jest dobra, muszę znowu dokupić, czy tam, nie wiem, dobra, pięciu na przykład, tak, a potem się okaże znowu, tylko chciałam tak kupić, żeby przynajmniej jakąś tam jedną część tej szafki już zapełnić, ale sama nie mogę się, nie wiem, proces decyzyjny u mnie, nie? Proces decyzyjny, który trwa całe wieki. Nawet ostatnio rozmawiałam właśnie przez telefon i mówiłam, że właśnie jeszcze, no tak patrzę na pojemniki i tak dalej, no bo jeszcze nie kupiłaś tych pojemników, już myślałam, że to w ogóle zamknięty temat, ale nie, u mnie nie zamknięty temat, to już trwa ze 2 tygodnie, znaczy tydzień temu mówiłam wam we vlogu, ale to już się wcześniej zaczęło, także jeszcze to chyba chwilę potrwa, zanim ja właśnie kupię pojemniki, oglądam jakieś organizacyjne filmy, patrzę właśnie, co ludzie mają i widzę, że jednak większość osób, jak organizuje sobie kuchnię, to kupuje plastikowe pojemniki. A ja gdzieś wyczytałam, że lepiej jest jednak w szklanych pojemnikach. Także już trochę zgłupiałam w tym momencie, bo szklane są o wiele droższe i o wiele cięższe. Zdecydowanie więcej jest plastikowych pojemników. I teraz zaczęłam się zastanawiać, może faktycznie szukać plastikowych pojemników i nie robić, wiecie, wielkiego ajwaj wokół tego i kupić plastik, no sama nie. I widzicie, i mija kolejny tydzień i pojemników dalej nie ma, będzie wiosna i dalej pojemników nie będzie. I tym razem następna szafka będzie stała pusta, w której po prostu nic nie ogarnę. Także tak, to ja w takim razie idę sobie odpocząć, idę wypić lampeczkę wina na zwieńczenie tego weekendu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten vlog wam się spodobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał. Wpadnijcie w tym tygodniu na test kolekcji Belle Peachy Touch, tak? Czyli Belle i Peachy we współpracy z Peachy. Peachy Touch myślę, że warto, dlatego że...
No cóż by Wam tu powiedzieć, nie było tak peachy, jakby mogło się wydawać. Także zanim kupicie, zajrzyjcie, bo wydaje mi się, że warto się dokładnie przyjrzeć, jak to wszystko wygląda na twarzy. No i tyle powiem w tym temacie. Zapraszam Was w takim razie w tym tygodniu właśnie jeszcze na tamten filmik. Ja idę się relaksować, życzę nam udanego tygodnia, jak zwykle spokojnego poniedziałku, żeby ten, wiecie, wejście w ten tydzień było całkiem spokojne. Spokojnego poniedziałku, lekkiego tygodnia. W niektórych województwach wiem, że są ferie, w mazowieckim są ferie jeszcze tydzień, więc może też jest tak troszeczkę luźniej na drogach, w autobusach i tak dalej. No i obyśmy dotrwały do kolejnego weekendu. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa pa!